kategorii inwestycja w zdrowie nominowany został projekt Zdążyć przed rakiem. Dzień dobry, jesteśmy w Twojej przychodni w Szczecińskim Centrum Medycznym, gdzie realizujemy program realizowany ze środków unijnych Zdążyć przed rakiem. Jest to bezpłatny program profilaktyki raka jelita grubego. Ten program jest realizowany od wiosny ubiegłego roku i w tym czasie zdążyliśmy wykonać 700 badań kolonoskopowych. To uważamy, że to jest bardzo dużo, zwłaszcza, że tak naprawdę realizujemy go w białych plamach, czyli powiatach, w których dostępność do badań endoskopowych, do badań przesiewowych jest bardzo niska. Rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem przewodu pokarmowego i szacuje się, że zdecydowana większość przypadków tego nowotworu powstaje na bazie polipów. Program jest dedykowany dla osób między 50 a 64 rokiem życia. W ciągu tego półtora roku wśród wykonanych 700 kolonoskopii u 40% chorych, u których nie stwierdziliśmy żadnych dolegliwości, rozpoznaliśmy zmiany przednowotworowe. Dzięki temu znacząca ich część tak naprawdę mogła mieć uratowane życie. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.